Po rocznej przerwie wraca Noc Muzeów w dwóch lokalizacjach: głównej siedzibie Suwalskiego Muzeum Okręgowego oraz w Muzeum Marii Konopnickiej. W resursie dostępnych dla zwiedzających będzie aż 5 wystaw. Alfred Wieruszkowalski, najstarsze dzieje, Suwalszczyzna i wschodnie Mazury od schyłku epoki lodowcowej do upadku Jaćwieży. Kolejna ekspozycja, w nadziejowym trakcie, i dwie następne, malarstwo monachijskie i ekspozycja prac Stanisława Bohusza-Siestrzeńcewicza. W Muzeum Marii Konopnickiej zobaczyć będzie można wystawę o patronce muzeum, ale też w godzinach od 18 do 20.30 w uroczym ogrodzie przy rodzinnym domu poetki będzie można wziąć udział w grach i zabawach przygotowanych przez muzealników. O 21.00 najwytrwalsi sympatycy Nocy Muzeów będą mogli zasiąść w kinie plenerowym. Na ekranie dzieło z 1960 roku zatytułowane Marysia i Krasnoludki. Przypominamy, że w muzeach, ale nie na wolnym powietrzu, obowiązywać będą maseczki. W salach wystawowych konieczne będzie również zachowanie limitów zwiedzających.